Witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam. Tutaj Tomcio. Dzisiaj będę pracował trochę przy sośnie. Przy sośnie czarnej będę skracał im świeczki. Także podzielę się tym z wami, żebyście znali postępy. I jeszcze zrobię coś przy tych ligustrach. Także połączę ten filmik, żeby już było w jednym. Zaraz wam pokażę. Proszę bardzo. A potem, tak w skrócie to wam powiem, potem następny filmik, to już będziemy coś przycinać, jakieś drzewka liściaste powoli, bo zobaczcie, co już klony, jakie, jak ładnie już popuszczały, prawda, i tam też. Także, ale tak, najpierw, prawda, chciałem się z wami czymś podzielić, bo przypomniało mi się, że ostatnio po prostu mówiłem wam, że pokażę wam tego świerka i nie wziąłem go wtedy tutaj na stolik obrotowy, bo to jest ten pizza pungens, świerk kujący, tylko białobok. Mam takiego jednego egzemplarza i chciałem wam go po prostu pokazać, tylko zanim mu zmieni ten kolor. Bo zobaczcie, bo on ma białe przyrosty, prawda? I teraz ma trzy kolory, tak naprawdę. O, widać tutaj stalowy kolor, zeszłoroczny. Taki starszy, zielony kolor. Gdzieś tu może widać jeszcze, jest. O, tutaj widać. Jest. Sprzed dwóch lat te igły są. A to są tegoroczne przyrosty, białe. I tu, gdzie się jeszcze wybijają, to też będą białe, białutkie. O, tutaj wychodzą z szyszek. Także chciałem, obiecywałem właśnie i nie zrobiłem tego wtedy, w tamtym filmiku, i mi się teraz przypomniało. Także tylko wam go pokażę. No, po prostu i powiem wam parę słów i zajmiemy się tą sosną czarną. I już, momencik, postawię stolik na stojaku, kamerkę. Dobra, jestem. Zobaczcie. Chciałem wam tylko pokazać. Zobaczcie. To jest takie wielkie drzewko. Znaczy wielkie. No nie jest malutki, prawda? No, on jest taki wygięty. I tak naprawdę ja przy nim nic nie robiłem. W skrócie wam od razu powiem. Ale więcej najwyżej wam powiem, jak będziemy przy nim pracować, bo nie wiem kiedy. Może w przyszłym roku coś będziemy robić, bo to jest taki po prostu materiał. Na bonsai on sobie dojrzewa. Na razie tak po prostu potężnieje. Bo ja go 3 lata temu gdzieś kupiłem sobie w szkółce i zrobiłem tylko na nim jedną rzecz. Po prostu korzenie, bryłę korzeniową, raz. Po prostu jedna praca była na bryłach korzeniowych, bo on był w takiej wielkiej donicy. Ja go wypatrzyłem, takiego starszego, jednego w szkółce gdzieś. I po prostu tylko tyle. I wziąłem go do płaskiej donicy. Jedną pracę na korzeniach. I tak jeszcze miał, tak bardzo nie mogłem mu aż odebrać, także zobaczcie, że jest troszeczkę na górce. Ale no, 3 lata temu i tak go wsadziłem. I on sobie w tej misie jest po prostu i tutaj, on miał tutaj bardzo mało, miał tutaj gałęzie takie puste i zaczął się powoli zagęszczać z roku na rok, ten, prawda, i tak na razie wygląda i no coś tam będziemy przycinać przy nim, to może wam pokażę, a może nie, no chciałem go wam pokazać, póki ma jeszcze 3 kolory, on przepiękny będzie, także zaczyna mu pękać tutaj kora, także tylko tyle, nie będę przedłużał. Będzie materiał, będziemy któregoś dnia tutaj pracować nad nim, prawda? Będziemy coś z niego tworzyć. No, może bryłę korzeniową, może ten, będziemy przesadzać, to i znowu troszeczkę mu się podbierze. To i mieszankę mu zmienię, bo 3 lata temu, no to było jeszcze inne mieszanki robiłem niż teraz, prawda? Wszystko się rozwija. Także to tyle. Chciałem wam tego pokazać, tego białoboka, pizza pungens. O. I tyle. Póki ma jeszcze takie fajnie 3 kolory białe, bo już to mu niedługo zniknie, już mu się zaczynają zielone robić. I tak, i teraz wezmę go, zaniosę i przyniosę tą sosnę czarną. Okej, jestem, przyniosłem sosnę czarną. Spauzowałem, proszę. I to jest ta sosna, i sosna czarna nigra, Pinus nigra. I mam jedną taką i po prostu... No po prostu przy niej będę przycinał świeczki, także pokażę wam to, bo chcę, żebyście po prostu znali postępy. Bo takie są, jakie są, no, prace. I bo wiecie, jak ona później poodbija czy coś, to pozmienia się, to będziecie wiedzieli dlaczego, prawda? I co zrobiłem po prostu. Będzie na kanale postęp tego drzewka, o to mi chodzi. Czasem takie są, jakie są, ale trzeba wykonać takie prace, prawda? Także szybciutko ją przytnę. I zaraz wam później wyjaśnię jeszcze coś. Tylko tak, przybliżę wam tutaj, bo zobaczcie już jakie ma. I jeszcze je się igły nie rozłożyły, ale już są widoczne. Także teraz jest dobry czas. Już jest przełom maja, ostatni maja i czerwca. Przełom maja i czerwca praktycznie. No. Także 1 czerwca. Także pokażę wam. O, zobaczcie.
jakie już mają długie igły. I tylko wam pokażę coś w przybliżeniu, bo zobaczcie, pamiętacie? W zimę pokazywałem ja ją zimą. O, takie manebary. I przycinałem tutaj dwie gałązki zimą. I tutaj, gdzie przyciąłem te gałązki, zobaczcie, co się dzieje, jakie pąki malutkie się zaczynają tworzyć. Tutaj też, tam. Takie malutkie pąki. Tutaj też, o. Widać, prawda? O. Po cięciu zimowym, dopiero teraz się zaczynają pojawiać. Tutaj też. O, tutaj. Bo te trzy gałązki były przycięte zimą. A to tylko tak w skrócie, a tych nie, na razie nie ruszałem. Także te też poskracam i zaraz wam troszeczkę wyjaśnię. I od razu powiem wam chwilę o tym drzewku coś. Bo może ktoś nie oglądał tego filmiku z zimy. Dobra, przybliżyłem wam tutaj, będziecie mieli lepszy podgląd na te świeczki. I powiem wam od razu parę słów. Bo tak, to ja ją mam też z parę lat, ze 3 lata spokojnie. I kupiłem ją kiedyś, taką małą, paruletnią, taką malutką sadzonkę w takiej kwadratowej, takiej donicy czarnej, takiej plastikowej. Takiej produkcyjnej, jak sprzedają, takiej małej. Takiej średniej, o. I ona była, i tam było taką malutką, młodą sadzonkę sobie zrobiłem. I ją tak wygiąłem na początku. I od tamtej pory tak sobie ją po prostu prowadzę. No, uczę się też na niej, prawda? Teraz będzie chyba 4. sezon u mnie. Także się już sporo zmieniła. Tutaj też było przycięcie zimowe, prawda? Bo ona miała tutaj taką wielką gałąź. Także tak. Zobaczymy, bo ja chcę, żeby ona się bardziej jeszcze zagęściła. Będziemy ją tak zagęszczać. Tutaj już widać pąki wszędzie. A sosny czarne tak mają. I teraz jest dobry czas, żeby przyciąć. Bo zobaczcie, już te gałązki tutaj. Dość długa jest. I tutaj to by była bardzo długa. A tak to o. I ja to praktycznie przytnę. Całe świeczki jej poucinam. U nasady. Zobaczcie. O. Wytnę jej wszystkie świeczki. Zostawię jej tylko tutaj te takie malutkie pąki. I takie te minimalne. A tak to jej wytnę i zobaczymy, co się wydarzy. Po prostu taki eksperyment, prawda? Jak jej wytnę świeczki, Pinus nigra. Tak samo jak tamtej zrobiliśmy, tej Pinus mugo, czyli sośni górskiej, tamtej December Gold. Też tak wycięliśmy wszystkie, całe świeczki. I zobaczymy pod koniec lata, będę wam udostępniał, jak te eksperymenty, co się po prostu z drzewkami zadziało. Krzywda jej się nie stanie, bo zobaczcie, ile ma zielonego. Zeszłoroczne igły ma i ma bardzo multum ma. A to jest sosna czarna. Bo wiecie, że ja nie mam jeszcze takiego doświadczenia, prawda? Ale z sosnami górskimi troszkę bardziej mam, na przykład niż jak z sosną pospolitą w ogóle nie mam. Bo no, cały czas się uczę, ale na przykład tyle się dowiedziałem, że z sosną pospolitą to teraz jej świeczek nie przycinam. Pospolitej, tak jak górskim i tak jak czarnej. Z pospolitą to czekam. Czekam do końca później, jak już jej się ładnie gałązki zaczynają się formować już z tych i dopiero pod koniec lata, w pierwszej połowie lata, tak? Czy pod koniec lipca, jakoś tak. Wtedy jej przytnę, skrócę jej. Już gałązki, jak już świeczki się zamienią się w młode gałązki, wtedy jej poprzycinam. Tak to zrobię, inaczej po prostu, tak podobno jest, no nie wiem, no zobaczymy jak ten, prawda? Także, a te to tak zrobię, bo już tak robiłem i wiem, że to tak zadziała. I jeszcze tutaj jedna świeczka. I także tyle chciałem wam tu pokazać. Zobaczcie, i takie coś. I tutaj jest taka jeszcze malutka świeczunia, to ja ją skrócę. Nie wytnę jej całej. I takie coś zostało. Nebari się już jej pięknie zbudowało przez 3 lata, 4 rok. Od praktycznie sadzoneczki młodej, takiej czteroletniej, może to była czteroletnie te sadzonki, co sprzedawali. No nie wiem dokładnie, ale coś takiego. Także o, tak, już się zmieniła, spotężniała i zobaczcie, tutaj są młodziutkie pąki, tu gdzie były przecinane gałęzie zimą. Także takie coś. I zobaczymy, co z tego eksperymentu wyniknie. Świeczki ucięte. Także będę wam udostępniał postępy. I będziemy prowadzić kolejne drzewko. Także to tyle. I wiecie co? W tym filmiku, bo po prostu on byłby krótki, bo to już by był koniec, bo po prostu
to trzeba by było zrobić przy tej sośnie, a mam tylko jedną tą czarną. A mam te młode czarne, tylko te japońskie sosny czarne z nasion, te Pinus Thunberga, to przy nich to ja nic nie będę przycinał, bo one zimą były przycięte i takie malutkie pąki im się pojawiają i są młodziutkie siewki. To niech sobie rosną na razie, full tam. Pokrzywione są drutem, to aktualizację wam zrobię może latem czy coś. To wam pokażę je tam, jak już będzie wszystko przy drzewkach porobione i będzie czas taki na luzie. A teraz to co po prostu wymaga pracy. I tak. I wiecie co? No to tyle na ten filmik by był, tylko jak chciałem zahaczyć, żeby jeszcze zrobić o te krzaki, te ligustry, to już zahaczę w jednym filmiku te, tą sosnę czarną i te ligustry chińskie, bo wiecie, pamiętacie, mówiłem wam, że mam te ligustry chińskie, bo mam dużo tych rozmnożonych ligustrów, tutaj tych też takich malutkich, tych co robiłem projekty, ale mam dwa takie krzaki, co... Trzeba coś z nimi zrobić i teraz można już przyciąć je czy coś, żeby sobie przez lato, bo się ciepło zaczyna robić, i one będą stały już na dworzu, na zewnątrz. I one sobie poodbijają, coś z nich zaczyna, one tak były luzem puszczone, zobaczcie, w domu stały, tutaj światło nie dochodziło i zaraz wam pokażę, coś z nich zrobimy po prostu i no i tyle no. I od razu wam to pokażę. I może jeszcze przytniemy, prawda, te jak już ligustry, to te trzy, to jeszcze tego ligustra przytniemy, o. Tego, co przesadzałem ostatnio. Już można go będzie przyciąć, bo już zaczynają tutaj mu puszczać, zobaczcie. O. To też wytniemy. Nowe pąki tutaj od podstawy i tutaj zaczynają mu się już robić takie czerwone, ładne i tutaj zaczynają się zawiązywać takie malutkie pączki. Także można to przyciąć. I jeszcze tylko gdzie się zawiązują, na szczycie tutaj, a tutaj jeszcze nie. Także przytniemy go i mu się od razu zawiąże więcej. Rozgałęzi się. To dobra, to zrobimy jeszcze te ligustry, prawda? No to już, momencik, zajmiemy się tym. Zaniosę tą sosnę i weźmiemy te wielkie, te, no takie krzaki. Zobaczymy, co z nich zrobić. Czy się coś w ogóle da z nich zrobić, no. Okej, okay, jestem. I tak, zobaczcie, jakie to tu porosło, tak luzem. I wiecie... Nie miałem za bardzo miejsca w domu, bo w domu to jednak jest, prawda? Także no lepiej te drzewka jednak na dworze rosną niż w domu. W domu to w domu, no. Jakoś to tak. No i za bardzo nie miałem miejsca dla takich wielkich krzaków, żeby miały takie bardzo full dobre miejsce osłonecznione. Po prostu stały tutaj z boku koło okna, ale to miało słońce, a tutaj już na dnie, tutaj nie miało w głębi, na przykład zimą. I zobaczcie, co się tutaj, zobaczcie, jakie to wielkie porosło. Coś z tego zrobimy, także połączę te filmiki, pomyślałem i zrobię jeden filmik, bo takich krótkich filmików jakoś nie wiem, mnie to nie wychodzi tak. I tak, wiecie co? I wracając do tamtego drzewka wcześniejszego, te sosen, to tak wam powiem, że takie zabiegi, co ja robię, prawda? To tak, żeby ktoś wiedział, bo może ktoś będzie sobie robił czy coś, to... To takie przycinanie, tak samo z sosny górskiej, co wcześniej, co wycinanie całych świeczek, czy sosny czarnej, no to ona po takim zabiegu, ona jest stawiana na pełnym słońcu oczywiście i ona jest nawożona. I ona już była nawożona od początku, bo wiedziałem, że będę ucinał te świeczki. Bo wiadomo, prawda, bo każde drzewko się inaczej postępuje, zależy co się od niego chce. Bo jeżeli ktoś ma bardziej skończone drzewko i chce zmniejszyć przyrosty, żeby były mniejsze igły, mniejsze ten, prawda, to nie nawozi drzewek i nie przycina im wszystkiego. A tak to ja im przyciąłem wszystko, nawożę ich w słońcu i to ich pobudzi, żeby puścić drugi rzut, prawda? O to tu chodzi, także jedno się ze sobą łączy, także to jest tak w skrócie chciałem powiedzieć, żeby ktoś czasami nie wyciął wszystkich świeczek i bez nawożenia i bez słońca dobrego, bo nie wiem, co się wydarzy. Także ja tylko mówię, w jakich warunkach ja to drzewko zostawiam, prawda? To tak na marginesie. No i to jest ten ligust pierwszy, prawda? I ja sobie pomyślałem, wiecie, on jest naprawdę duży. Wyciągnę go, żebyście mieli lepszy podgląd to z donicy. Tak. I tutaj tak, tutaj już dzik rośnie, to już go wycinam. Ligust chiński. Tutaj tak samo. Ja wam przybliżę, będziecie mieli lepszy podgląd na tego krzaka. Po prostu. O. Prawda? I coś z niego zrobimy. I tak, zaraz wam troszeczkę wyjaśnię, bo wiecie, bo ja to sobie pomyślałem, że jednego to chciałem mieć takiego większego, niech sobie rośnie i niech potężnieje, ale żeby był prosty. Bo wszystkie, bo po prostu mam ligustra tamtego pokrzywionego, pokręconego, te małe też są krzywawe. To jednego chciałem mieć po prostu proste drzewko i gałęzie normalnie tak. Także tak.
Zobaczcie, jakie dziki porosły. To są dzikie, dzikie gałęzie takie aż. I tak. Dlatego wytnę go tak na prosto po prostu. Tak sobie pomyślałem, prawda? Żeby takiego mieć. I na razie go tak. Powycinam to, co tutaj o. Z grubsza. I tutaj cały ten szczyt przytnę. Zobaczcie. I to jakbym od razu moment puszcza korzenie w wodzie. Ligustr chiński. Zakręcam na ten i już mam drzewko. Dosłownie w ten jeden sezon już by było. Bo ono puści za miesiąc, puści korzenie, ten ligustr. W wodzie. Zakręca się go i... z drucikiem i jest. I ligustr chiński może stać cały rok w domu. I proszę. Tak to zrobię na razie w skrócie, a potem jakoś dokładnie to. Tak, tutaj takie o. Porosły. Powycinam to. Póki jeszcze nie będzie dużych ran, prawda? Coś z tego trzeba zrobić. Coś, jakiś postęp zrobić, żeby przez sezon coś tutaj się zaczęło dziać. Po prostu dobrego już. Jakiś postęp drzewka, żeby był. O, tak? I on się trochę przechylił tutaj, jak widzicie. Bo on był bardziej prosty. I tak, dam prostego druta, żeby po prostu go przytrzymać go wprost, jako prostego. No może tak... No. I tak. To utnę. Coś takiego. Aha, muszę troszkę patrzeć od waszej strony. Prawda? No coś po prostu zrobimy wstępnie, no nic z tego takiego wielkiego od razu na teraz się nie... ten, ale obiecywałem też wam, że jak będę te krzaki przycinał, to po prostu pokażę wam. I zobaczymy pod koniec sezonu, zrobię filmik i pokażę wam aktualizację, jak się zmieniły te drzewka, prawda? To będzie, to jest najfajniejsza frajda. I te wszystkie zabiegi, które robimy, tam robię na tych drzewkach, to też będzie najfajniejsza, żeby obserwować, co się wydarzyło i dzięki temu łapać doświadczenie, prawda? Jak z drzewkami postępować, bo wiecie, naczytać się można, ale to nie to samo, co doświadczenie. Jednak ja tak myślę, że... Prawda? To jednak jest inaczej. Wyczucie i... Wyczucia się nie wyczyta po prostu. Wyczucia. Trzeba po prostu wyczuć, poznać w doświadczeniu, ale tak sobie gadam. I dobra, i tak, i tą koronkę to tak poprzycinałem. No. I zobaczymy, co z tego... O, tak, tak. I tak, założę drut. Założę drut na prosto i po prostu i tak coś go zostawimy. No po prostu jeszcze go tutaj powycinam trochę, żeby było tak, tak. Już się takie partie powoli może zaczną zaznaczać. Tutaj to bardziej. Tutaj to może być taka korona już tutaj trochę. Okej, na razie to zostawię. No tak. Prawda? Dobra, coś takiego. Tak. Tak, tutaj tak. W tą stronę. No, coś takiego. No, zaczyna to już się coś tutaj wyłaniać, prawda? Wstępny jakiś kształt. I tutaj też widzicie, tak z tymi drzewkami jest, że jak są takie długie międzywięźla, to nie ma co takich zostawiać. Jeżeli jest okazja wyciąć je, to lepiej je wyciąć. Bo to lepiej sobie krótsze budować na drzewkach. To zaprocentuje na przyszłość później w drzewku. Gałąź będzie lepsza, będzie miała lepszą tą, będzie miała więcej oczek. Zawsze gęściejsza, bardziej się zagęści. Będzie więcej opcji do wybicia. A jak się ma taką długą gałąź od drzewka i dwa międzywięźla, to cóż to tutaj? W środku tylko dwa pąki. Co innego, jak się ma drzewka naprzemienne pąki, jak mają, no to troszeczkę inaczej jest. A tutaj to nie jest tak. To dobra.
Nie będę gadał tak ten i zobaczcie. Coś takiego, założę ten drucik, prawda? I... Proszę bardzo, to już tak ten to... O, wbijam przy samym tym, przy samym pniu. I nie będę, i tak mocno wcale nie owijam, żeby tak przylegało, bo nie ma takiej potrzeby. Ja chcę, żeby tylko to drzewko... O, leciutko, z luzem, żeby... To naprawdę. Ja po prostu chcę, żeby to drzewko... O, nawet ten drut jest trochę za gruby, ale o to mi chodziło. O, żeby go... To nie będzie nic, ten po prostu tymczasowo. Ja chcę tylko, żeby to drzewko było po prostu... Wyprostować je. Bo ono się gięło bardzo. Tak? O. Jest proste? No jest, mniej więcej. Nie porobią się rany, bo zobaczcie, jakie są szerokie zygzaki. Ono ma luzu. Tak naprawdę to jest super. Tak? No i coś takiego. I tak. Wstępnia. A i tak nawet jak na przykład, prawda, zobaczcie, bo jak tą gałąź chcę mieć dłuższą, to i tak nawet jak nie przycinam jej tak mocno, to końcówkę przycinam, żeby się ona rozgałęziała. No po prostu tak sobie robię i zobaczymy. Kolejny taki po prostu eksperyment naukowy, prawda? Zobaczymy, jak zareaguje to i jak się drzewko zmieni, fajnie. No fajnie będzie by było mieć takiego potężniejszego, tylko prostego. I tak fajnie na bok, tak? I tutaj taką koronkę niewielką. Tak sobie to po prostu zauważ, że to może być fajne. Tak sobie pomyślałem. No. No i dobra. I na razie tak go zostawię. Z tego tylko tyle. Wykombinowaliśmy. To się ładnie rozgałęzia, dobra, ok. Jak to wygląda? Coś takiego. Dobra, takie coś zrobiłem i zobaczymy, jak się drzewko zmieni, prawda? Będę patrzył, żeby tutaj się żaden drut nie wrastał. Zobaczymy, jak poodpuszcza. Coś takiego. No jak to wygląda? No takie coś. No. Troszkę bardziej go dopracujemy. Tutaj też takie długie te międzywięźle, to jednak je wolę
wróci. I tyle. Dobra, coś takiego. Tak wygląda teraz to drzewko. Zaczyna się coś może zarysowywać tutaj troszkę jeszcze. Chyba wszystko na tą chwilę. Także dobra, to korzenie ma, zobaczcie. Może się go przesadzi. No. Na razie go tak zostawimy. Jest, ok. Wstępny materiał. Zobaczymy, jak sobie będzie rósł tutaj. Może wiecie co, jeszcze tą gałąź trochę skrócę. Jak odbije pięknie, to ja wam tutaj wznowię. Także coś takiego. Żadnych drutów, tylko ten jeden, żeby prosto było drzewko, żeby się nie gięło. Bez drutów, same przycinanie. I tak, zobaczcie, tutaj mamy dopiero wyzwanie. Z tym, co z takiego krzaka zrobić? Oddalę wam. Proszę bardzo. Co z takiego krzakola zrobić? Tutaj nie ma nic, tutaj ma pełno gałęzi, tutaj naprawdę, tutaj coś trzeba zadecydować. I tak, co z tego zrobić? No, podstawę pnia mu się zbudowała, fajna. Już taka spotężniała, dość spoko, zobaczcie. Widzicie? Patrzcie. Zgrubiała mu, bo to, zobaczcie, to już ładnie zgrubiało. I to wszystko, obydwa te ligustry są z gałązki takiej małej, cienkiej, rozmnożone. One może ze 2-3 lata rosły sobie coś koło tego. I tutaj tak, suche gałęzie. I zobaczcie, co tutaj jest, taki klejster. Gałęzi wszystkiego. Tutaj nic nie wykombinujemy, trzeba uciąć. I tak myślałem sobie, prawda, że tak. Albo uciąć tak po prostu cały pień i stąd zacząć budować drzewko. Nebari tutaj jest, zaczyna coś, tutaj się zbudowało. Podstawa pnia już jest. Także tutaj uciąć. I stąd budować i... Prawda? I stąd budować drzewko. I tak myślałem, żeby tak zrobić, prawda? Albo po prostu, widzicie, uciąć tutaj. Przybliżę wam. O! Zobaczcie. Albo po prostu uciąć tutaj. Odciąć to wszystko. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gałązek i ściąć tak po skosie i zostawić tą boczną i ją zakręcić, żeby drzewko było wyższe. I na razie to trochę tylko poprzycinać, ten gąszcz tutaj, prawda? Co jest na szczycie. Ale zostawić mu, żeby ta rana się szybko goiła. I potem z czasem będzie można go skrócić, no nie? Ale tutaj to już będzie zagojone. No bo tak to pomyślałem sobie i są takie opcje, no i nie wiem, co tu zrobić. Coś trzeba wybrać, prawda? Nie ma się co tu zastanawiać, tylko ciąć albo tak po długości, albo to zostawić. Tylko tak. Coś z tego tutaj się wykombinuje, no nic się z tego nie wykombinuje. Zobaczymy, no. Utnę najpierw tak, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak coś, to się zawinie drutem. A jak będzie źle to wyglądać, to utnę całkowicie i już. Nie będziemy kombinować. Prawda? No bo coś trzeba zrobić jakiś, żeby to drzewko miało postęp, bo sezon się zaczyna. I tak. O. Utnę to tak. Zobaczcie. To. To tak. I tutaj jest... I tak. I to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Bo tutaj to zakręcić. No mógłbym zakręcić to. Może to nie jest taki zły pomysł, prawda? O, coś takiego. To jest ligustr, to on sobie powypuszcza. No. No to dobra, no, możemy tak zrobić. Tylko że wiecie, to ma swój mankament, bo takie cięcie to jest cięcie ukośne, ma większą po prostu tutaj powierzchnię gojenia. A jak utyłbym mu tak, to on by się szybciej zagoił.
bo miałby mniejszą powierzchnię. Tutaj to już jest powierzchnia się rozciąga. Podwójna jest tak naprawdę. I nie wiem właśnie, czy to jest, czy tak to zrobić. Tutaj jest martwa gałąź. Czy tak to zrobić, czy no nie wiem, muszę tu od waszej strony troszkę spojrzeć. O, zobaczcie. Czy tak zrobić? I tutaj po prostu mu założyć druta i go zakręcić. O. Wtedy będzie większe drzewko. Sobie rosło. I już no. Taki większy ligus po prostu, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No dobra. No tak jak wam mówiłem, tutaj jest, to są takie różne, prawda, niuanse. Rana będzie większa. Chociaż ligust się dobrze goi, ale... Ale po co mi takie rany, żeby mi się tutaj goiło? No i zobaczcie, tak to wygląda. Takie duże cięcie. Tylko nie wiem, chyba lepiej wykonać tutaj takie cięcie mniejsze i poczekać, co z tego poodpuszcza. Bo tutaj tak, tu jest za duży łuk. Chociaż, no dobra, zrobimy tak. Przyjdę, przyniosę drut i zawiniemy go. Jestem. Tylko właśnie, zawijanie drutem teraz, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Teraz jest sezon. Drut trzeba będzie i tak za chwilę zdjąć. Ale dobra, no takim to jest sadzonka, to są różne eksperymenty, prawda? Dzięki temu uczymy się. Tylko tak, żeby drzewko też nie cierpiało, wiadomo. No. Okej. Coś takiego. No. Jeszcze go przyciąć. No ale to trzeba byłoby tu go uciąć. Nie. No dobra. Tutaj. I cóż, zrobię taki eksperyment i zobaczymy, co z tego wyjdzie, prawda? Coś takiego wyszło. Tą gałąź zgniemy i teraz tak i liczymy na to, że tutaj zaczną gałęzie wybijać po zewnętrznej. Będę wam udostępniał postępy. Ligust się pięknie goi, tutaj to nie ma, zobaczcie, nie ma żadnego problemu tu. Tylko mówię, to się mu zagoi ładnie i będzie taki fajny miał charakter. Tylko trzeba pilnować, żeby się drut nie wrastał. No. Prawda?
Coś takiego, no. No i takie coś stworzyłem. Z takiego krzaczora, widzieliście, no coś tutaj trzeba było podjąć decyzję, takie coś, zobaczymy. Jest z każdą stronę wygięty, poprzeginany. Za niedługo zdejmę drut. I żeby się rany nie porobiły. To tyle. To się chciałem z wami podzielić. Takie coś stworzyliśmy. No, tutaj proste drzewko. Tutaj gałąź jest najdłuższa. A tutaj takie coś. No. Tutaj jest koronka, taka jak literati trochę. Pyk, pyk, pyk. No zobaczymy. No taki. Tak to wygląda. Zakręcony jest. A ten jest prosty. No i na koniec jeszcze weźmiemy już to i będziemy mieli zamknięty temat ligustrów i może pod koniec lata pokażę. Zobaczcie, ile tam z tamtych krzaczorów wycięliśmy. To wszystko można ukorzenić, ale nie będę tego robił. Bo już nie mam gdzie. Ja mam już tyle, że naprawdę nie mam ten. Mógłbym wszystko ukorzeniać, to i tak. Założę kamerkę na stolik i pokażę wam. Na stojak, przepraszam. No, jestem. I zobaczcie, tutaj też. Widzicie, jak to jest, prawda? Jak stoi drzewko na dworzu i czasami ja je obracam, te drzewka, raz na jakiś czas, żeby równomierne światło docierało, to drzewko jest z każdej strony ten. A jak stoi w domu, to nie zawsze je obrócę, bo nie zawsze mam możliwość jakoś je obrócić. Bo i widzicie, stało tak, tak przodem do pokoju. No i wszystkie gałęzie ma w tamtą stronę. Dlatego teraz będzie stało cały sezon na dworzu i ono znowu sobie podbija. I teraz tak. I ono tutaj sobie podbija ładnie. Bo te gałęzie się zagęszczą, bo na słońcu będzie stało. I tak, ja je trochę poprzycinam tylko. Bo już można. Tak. Żeby ono... Tych na samym dole to nawet nie będę przycinał. Tak. Także. No wiecie. A i wracając też do tego drzewka ostatniego, tamtego krzaczka, co żeśmy wyginali, tak? To w razie, jak coś tam nie pójdzie, coś nie po naszej myśli, nie po mojej, to zawsze można go uciąć tak, jak było. Skrócić go i go zbudować go. Prawda? Bo on był puszczony luzem, żeby się podstawa pnia duża zrobiła. No, po prostu dla eksperymentu, jak to jest po prostu. No i tego też poprzycinam, bo on był przesadzany. To teraz to już będzie miał luks. Będzie miał zaopiekowany. Tak, koronka. Muszę to od waszej strony trochę. To jest jednak. Drzewko domowe. No i dobra. W skrócie, wszystkie szczyciki poprzycinałem ligustrowi. I powinien się tutaj ładnie zagęszczać. Tutaj struktury już są dane i będziemy go jeszcze. O. Co tutaj za bardzo będzie? No, już są. No i tutaj się porobią też pięknie tutaj poduszki. I okej, okay, to tyle, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam za towarzyszenie mi, za opiekowaliśmy się ligustrami, no i tymi, z tą sosną. A tak wygląda ten ligust teraz. Ładnie słońce, światło będzie teraz docierać wszędzie tutaj. Tu się pięknie tutaj pozagęszcza. Jak ma przycięte ma końcówki, to on tak odbije ładnie. Ja wam udostępnię. Tutaj kiedyś, jak będę nagrywał o czymś innym, to pokażę wam aktualizację szybką tego ligustra chińskiego. Także to wszystko. No i tutaj te dwa takie projekty. No to tyle, prawda? I następny filmik to prawdopodobnie będziemy przycinać drzewka liściaste niedługo, za jakiś czas już. Także dziękuję za towarzyszenie. Bądźcie błogosławione i błogosławieni. Tomcio.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie jeszcze raz. Dziękuję.